Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim wielkim powrocie do gry Good Game Empire. W tym odcinku pokażę wam, jak wygląda mój zamek na 19 poziomie, przedstawię, jakie mam plany na kolejne levele, jak się planuję rozwijać, jakie błędy popełniłem, że zaczynam od nowa i praktycznie wszystko, co najważniejsze, żeby wam się miło oglądało ten odcinek. Ogólnie, dlaczego 19 level, a nie 70, bo jak nagrywałem chyba trzeci odcinek właśnie z tej serii, miałem jakiś 30 albo 40 albo nie wiem, 50 level, bym musiał dokładnie sprawdzić. No ale mniejszo o level, byłem dość bardzo rozwinięty, ale zaraz po nagraniu tamtego filmu ściągnąłem sobie nielegalne oprogramowanie, które ułatwiało mi rozgrywkę. Programik nazywał się Auto Empire, który dawał mi olbrzymią przewagę od graczy, którzy go nie używali. No i dostałem bana, no i trudno się mówi. I odstawiłem sobie grę na jakieś pół roku. No i teraz wracam do dobrej gry Królestwo i przedstawię wam, jak ta gra się zmieniła na przełomie tych naprawdę kilku miesięcy, a zmieniło się bardzo dużo. Ogólnie zacznijmy od samych baronów, już od samego początku gry już ich palę, gdyż no oni życia ze mną tak naprawdę nie mają już od samego początku. Już tutaj jest spalony baron rozbójnik, tutaj podczas nagrywania mi się ta mapa trochę długo wczytuje, ale co tam? Tutaj właśnie wyślę atak na tego barona rozbójnika. W oknie ataku wygląda to o wiele lepiej teraz. Można sobie dać uzupełnie automatycznie i nie musimy każdego żołnierzyka klikać, przeciągać, jeszcze ustawić jego ilość, akceptować milion razy, tylko robimy tak. Jeszcze raz wyjdę, zaznaczamy barona, atakuj, akceptujemy, uzupełnia automatycznie i wysyła się atak i dobrze, ja to wysłałem, dobrze, więc tutaj jest raport z poprzedniej bitwy z baronem. 28 żołnierzyków straciłem, w ogóle to jest też trochę bez sensu, bo 42 żołnierzyków wysłałem, zabiło 66, jeszcze zdobyłem jakąś czachę. Jakiś rzadki artefakt, zwiększa ilość plądrowanych zasobów o 6% i zwiększa prędkość poruszania się armii o 4%, także całkiem nieźle, to sobie to kasujemy. No i tak, mój zamek pewnie już widzieliście, jak wygląda, prezentuję się jak na razie w ten sposób. Tutaj zaraz będzie ta możliwość rozszerzenia zamku od 20 poziomu. Czyli już niedużo mi do tego poziomu brakuje. 1000 punktów doświadczenia i tutaj mam monety do zebrania. No 42, ale pieniążki jednak się przydają. Tutaj kolejny mieszkaniec zamku daje nam darowiznę w postaci chlebka. No i ogólnie, bo miałem mówić, co się zmieniło. Tutaj kamieniarz, kiedyś jego maksymalny poziom był 3. Dodali mu 3 levele i teraz wygląda on w ten sposób i zwiększa produkcję kamienia o 60%, a nie wcześniej tylko o 30%. Tak samo jest z tartakiem, który wyglądał kiedyś tak, a wygląda teraz tak na maksymalnym poziomie. To samo jest z młynem, który wyglądał kiedyś tak, a wygląda teraz tak. No oczywiście wszędzie 60% więcej produktywności mamy, jak postawiliśmy ten budynek. No, warownia się nie zmieniła, majątek się nie zmienił, ale zmieniła się piekarnia, gdyż ona ma teraz 8 leveli i minus 40% do zużycia żywności. Kiedyś jej maksymalny poziom to był 4, czyli no, wygląd był taki jak teraz, tylko że na 4 poziomie, a teraz na 4 poziomie wygląda ona tak jak kiedyś na poziomie 2. Na poziomie 1 to wiadomo, na poziomie 5 wygląda kiedyś jak na poziomie 3, także twórcy się trochę wycwanili, żeby więcej kasy od graczy wyciągać, to dali więcej poziomów tej piekarni, która jednak jest bardzo przydatnym budynkiem, bo zmniejsza nam zapotrzebowanie na żarełko w głównym zamku. Doszły jeszcze odpowiedniki kamieniołomów, chaty drwala i gospodarstw w formie, już wam pokazuję. Nie chata leśnika, w ogóle doszły jeszcze takie kopalnie żelaza i huty żelaza, które ja w ogóle nie wiem do czego służą, ale mniejsza o to. Chata leśnika, która ma 60%, znaczy 60 produkcji drewna na godzinę na pierwszym levelu, to jest i tak więcej niż chata drwala,
na poziomie 11, która ma 58, a tutaj katedrwala, żeby podnieść na 11 poziom, musimy użyć architekta. A tutaj mamy chatę leśnika na start. O dwie jednostki więcej drewna od maksymalnego poziomu chaty drwala. Poza tym to możemy jeszcze rozbudować do 30 poziomu. Także tutaj mamy już 118 produkcji drewna plus tartak na poziomie 6 plus 60%. To po prostu żyć nie umierać. No i tak samo jest z chatą kamieniarza, ale to mamy dostępne od 5, 8 i 11 poziomu legendarnego, którego nie wiem jak się zdobywa, a to jest odpowiednik gospodarstwa Spichlerz, który ma 91 produkcji żywności. Dla porównania maksymalny poziom gospodarstwa ma 88, także jest konkretnie i pokażę wam teraz fajny zamek, gdyż jeszcze muzyczkę trochę głośniej dam i muszę wyłączyć tryb pełnoekranowy, gdyż nie będę mógł go tutaj wyszukać. Gracz się nazywa Sławek59, jest z sojuszu Brak Snu i jest to jeden z największych rubinarzy w tej grze, do którego ja do ciebie, broń Boże, nic nie mam, ale masz tu tyle tego, no, nawalenia, chata leśnika, chata kamieniarza, spichlerz to jeszcze okej, ale łuk triumfalny siły, honoru, sala legend na poziomie 174, no ile ten pan tutaj rubinów włożył w ten zamek, to łomatko święta, to pierwszy raz jak ja to zobaczyłem po powrocie do gry, to się za głowę złapałem, bo to wszystko, te światło ciemności, to są nagrody za eventy, do których też trzeba trochę rubinów włożyć, a tutaj to się widzę nie buduje, zawsze jak ja ten zamek odwiedzam, to zawsze tutaj się to coś buduje, ale dobra. To w ogóle sala legend, nie wiem w ogóle po co to jest. No ale mniejsze, jeszcze wejdziemy sobie tu, o. Doszły te także takie nowe fajne herby, jak które na przykład ten konik zwiększa produkcję żywności we wszystkich zamkach o 22%. Jeszcze poziom legendarny 250. Wohoho. Będę starał się chociaż 1/10 jego poziomu mieć, ale to trochę mi zajmie. Najpierw muszę zamek całkowicie rozbudować, te gospodarstwa podnieść do kolejnego poziomu, bo takie są misje. O, majątek do poziomu drugiego mam teraz zadanie. 500 expo, o cholender. Jak mi się te gospodarstwa zbudują tutaj wszystkie, te cztery, to podniosę ten majątek do kolejnego poziomu. No, trochę drewna pójdzie, ale jego wygląd się fajnie za to zmieni. To jest maksymalny poziom majątku. Także cóż, pokazałem już chyba praktycznie wszystko poza jeszcze tymi moimi fajnymi zbrojami, które mam tutaj na 6 epickich, które sobie przetopię na jedną legendę. Oczywiście muszę mieć monety, 25 tysięcy, teraz nie mam, także trudno się mówi. No i cóż, jakoś tam będę powoli rozwijał. Następny odcinek z Good Game Empire prawdopodobnie pojawi się na moim kanale, gdy będę mieć jakiś 30-35 level, bo nie chcę robić filmików tak co jakiś tydzień, bo to nie ma sensu. Wolę wam pokazywać dość duże zmiany, żebyście mieli porównanie, jak ja się tu rozwijam w tej gierce. Także jeszcze raz, dzięki wam bardzo za obejrzenie tego filmiku i trzymajcie się, na razie.